Poeci mają nie tylko swój świat, oni mają swój wszechświat. O wszechświecie poetyckim Ernesta Bryla porozmawiamy dzisiaj w programie Regał. Zapraszam. Ernest Bryl, urodzony w przedwojennej Warszawie, wybitny poeta, pisarz, dziennikarz, autor tekstów, piosenek, tłumacz, krytyk filmowy, niezrównany gawędziarz, dyplomata. Laureat licznych nagród literackich. Autor, którego teksty śpiewa albo cytuje z pamięci wielu Polaków, nawet o tym nie wiedząc. Niebanalny adorator codziennego życia i filozof w jednej osobie. Ekstrawertyk lub introwertyk, co zależy od nastroju. Lubiący ludzi i świat, chociaż ciągle na tych ludzi i ten świat spoglądający z dystansem. Prawdziwy artysta. Przed odnalezioną prawdą zawsze uchyli z szacunkiem swoją czapkę z daszkiem. I oryginał, bo w dodatku pewny, że ma duszę. Erneście drogi, 30 lat temu prawie w polskich kinach y, widzieliśmy ekranizację kultowej powieści Nancy Kleinbaum, i teraz tytuł najważniejszy. Stowarzyszenie. Umarłych poetów. Powiedz, czy to było jakieś czarne proroctwo? Czy ktoś jeszcze dzisiaj potrzebuje poezji, kto ją pisze? Wiesz, tu nie bardzo już potrzebują, ale jeżeli byśmy wyjechali, odeszli stąd na jakieś 50 metrów, to już by ktoś pisał wiersze. Ja mówię nie bez, nie bez powodu, bo ja uwielbiam brać udział w jury konkursów. To są konkursy poetyckie. Ja wiem, za 100 złotych nagrody. Ich jest mnóstwo w Polsce, i przychodzi 800 prac. I ludzi, jak na przykład gdzieś tam jest na Podlasiu konkurs, to przychodzą gdzieś ja z I teraz. Te wiersze to nie o to chodzi, że one są jakąś niebywałą sztuką, choć tam jak zawsze pojawiają się zdolni albo nawet bardzo zdolni. Ale chodzi o to, że tylko za pomocą poezji można opowiedzieć, co się wokół nas dzieje. Bo język prasy, to wiemy jaki jest, nie przystaje do normalnej rzeczywistości, Dusza język telewizji nie przestaje, język polityki w ogóle nie przestaje i ludzie muszą gdzieś się porozumieć, ze sobą pokazać, że co oni czują, wykrzyczeć i to są zdumiewające rzeczy. Jak ja czytam Podlasie, teraz się i to trzeba patrzeć, jak się zmienia. Pięć lat temu, czy no siedem na Podlasiu były wiersze takie, Podlasie cierpiało na jakieś niedoinwestowanie psychiczne. I były wiersze takie. Tu przecież było to, tu zdarzyło się to, tu były nici, tu były jakieś sprawy. Czyli ciemno lekko depresyjnie, tak. tam taka legenda po Podlasiu, mhm. że w ogóle. Europa skończy się na Wiśle, albo kawałek tam, gdzie jeszcze jest Praga, a potem będzie taka pusta Ziemia, i to było wierszach, taka pusta Ziemia, jakiś taki burz, aż do Rosji. Poezja jest po to, że ona tylko wychodzi, jeżeli pisze prawdę o psychice tego, który ją pisze. I jak ty nagle czytasz takie rzeczy. Że gdzieś zginęła mu rzeka, że coś nagle się stało, to ty widzisz o co chodzi w tym kraju. W jednym ze swoich tomików na okładce z tyłu napisałeś takie piękne zdanie właśnie, że po raz kolejny próbujesz usłyszeć ten świat pod skórą, pod skórą świata, czyli ten jakby, jakby podziemny, ten właśnie w trawie. Czy tobie się czasem zdarza leżeć na trawie drogi Erneście, poeta z uchem? W trawie. Wiesz. Masz takie zdjęcie, może, w jakimś albumie rodzinnym? Nie, zdjęcie nie mam, A, ale są, poproś, są takie wiersze. To znaczy, ja nie wiem, czy mi, mi się udaje, bo myślę o tym, że trzeba się położyć i staram się, i nasłuchuję. Kiedyś to mi się wydawało nieważne, nawet wiesz, jest taka w elitach. Do których niby należymy. W Elitech jest takie przekonanie, że my tam płyniemy górą, chmurą, wiesz, w niebywałych rzeczach, a tam coś tam kwiczy, piszczy, ale tylko nam przeszkadza, wiesz, zagłusza ten prawdziwy głos, który my. My Dobrze, więc ja prawdziwym głosem, y, ja ci Cycerona przypomnę, patrz, prawdziwy głos. Powiedział kiedyś, że ludzie mówcami się stają, a poetami się rodzą. Co ty na to? Ja nie wiem. Wiesz, co ja do. To mówię naprawdę uczciwie, bo to będzie wyglądało na krygowanie. Ja nie mam stosunku do tego, co ja piszę. Otóż ja całe swoje życie starałem się pracować gdzie indziej. Nigdy nie starałem się być jakby profesjonalnym poetą. Ucieczka przed poezją. No, ja rozmawiam. No teraz to jest mój obowiązek. Dziękuję. Ale, Siedzisz ale ogóle, na naszej kanapie, a ja jestem w niebowzięta tak, dobrze, nie, że to robisz. Ale nie rozmawiam o mojej poezji. W moim domu nie odczytuję moich wierszy. Nienawidziłem, jak moi koledzy próbowali uwodzić dziewczyny. Pamiętam się ten młodszy. motyw z książeczki, która tu leży, owszem, tak, tak, owszem tak, nie, nie, ale uwodzili Nie plotkujemy. Nie plotkujemy. i, i czytając swoje wiersze. Pamiętam rzecz okropną. Kiedyś nawet mój zdolny kolega, byliśmy wtedy jeszcze młodzi, zaprosił mnie na swoje imieniny. Były imieniny, takie wystawny stół. Oczywiście goście, ciotki, mama, tam różni siedzieli, ja też. I było przerażające, bo nagle przed deserem on wstał. I wszyscy zaczęli wołać, żeby on czytał wiersze. I on wyciągnął flet z kieszeni i zaczął tak grać i później czytać. I ja miałem sytuację okropną, bo był bardzo dobry deser do zjedzenia. Ale, nie Ale to nie było... były lody, to nie były lody, na flet nie, 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 zostało. Nie, 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 nie można było tego tknąć. A wszyscy poza tym mówili, jakie coś wspaniałe. I patrzyli na mnie. A w ogóle, jak ktoś czyta przy obiedzie swoje wiersze, to ja. Jak granie do kotleta, tak? Nie, może ten flecik właśnie sugerował tę opcję. kotleta to <laughs> muszą grać tak, żeby ludziom się podobała. Jasne, tak, żeby nie. Poety, nie, nie, nie nie. Ja, nie, nie pytaj mnie. Poeta nie wiem, czy się rodzi, czy nie. Ja uważam, że jest inaczej. Otóż może ja mam taki. Typ słuchu, że ja słyszę, co nadają ludzie gdzieś. Ci, co pod, też piszą w konkursach, albo nie, ale nadają, ja słyszę. Jeżeli mam dobre myślenie, czas dobrego myślenia, to ja nagle buduje coś z tego, co ja zasłyszałem, mówię albo piszę i oni mówią, no właśnie to chcieliśmy powiedzieć. Cudownie. I to, to nie jest to, że jak mnie napada jakiś demon czy cokolwiek. Wiesz, no muza, piękna muza. Nie, nie, żadna muza. Ja wierzę w, wiem, anioła, w anioła, ona to muza, wiem. anioła Stróża, w wielu wierszach moich jest, ale on przychodzi i mówi, no i co? ja mówię, no nic. No on mówi, widzisz, no ja mówię, zróbmy coś. On mówi nie da się. Jak czy nie jeżdż. da się, to nie. Jest nawet taki jakiś zniesmaczony, wiesz? Twój człowiek... anioł stróż. Jejku. No? Zniesmaczony, twój anioł stróż. Nie, tak jakiś Ciekawe, smucy. czy też jest poetą. No, no mówi żadnej energii w tobie, mówi nic. ja Po prostu ja nawet nie umiem ulecieć, mówi. Siły nie ma, młodego naprawdę, się, tak. ja nie wiem, czy ty teraz własnej teologii nie uprawiasz. Mój nie. drogi, ja cię zaproszę teraz do obejrzenia naszej sondy. Bo jesteśmy oboje ciekawi, co o poezji myślą nasi widzowie. O poezji, nie o mnie. O poezji. Dzięki Bogu. A to za młodych czasów się pisało wierszyki do dziewcząt. Nie, nie nie mam takich zdolności. Nie, nie, nigdy mi się nie zdarzyło. Tak, jakieś takie, oczywiście takie zupełnie, zupełnie bzdurne próbki, ale tak, zdarzało się. Szalone wiersze typu do pierwszej miłości. No coś tam się pisało w podstawówce, ale teraz nie. Próby podejmowałem, aczkolwiek były dosyć, być może na razie, jak na mnie zbyt ambitne. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Generalnie ja bardzo lubię panią Jasnożeską i generalnie na niej się skupiam. Ją lubię, ją czytam. A od czasu do czasu też i innych autorów. To zależy, co wpadnie w rękę. Nie, nie czytam namiętnie, tak? Wolę yy, co innego czytać, aczkolwiek od czasu do czasu tak dla, dla siebie samej. Zielona mi w głowie i fiołki w niej kwitną, na klombach mych myśli sadzonych za młodu. Na pewno nie, dużo osób nie. No ja niestety na obecną chwilę nie czytam wierszy, wcześniej czytałam. Myślę, że tak, natomiast e, osobiście czytam różne książki, e, wierszy nie czytam. Raczej sporadycznie się poezja schodzi na się zgarnia. Myślę, że są jeszcze ludzie, którzy czytają wiersze. Ja, ja bywa, że czytam wiersze, na pewno jestem zainteresowany choćby poezją Marcina Świetlickiego. No zdarzało się tak, ale częściej czytałam jakieś wiersze na języku rosyjskim, takie, takiego poeta znanego jak Puszkin, bo bardzo są takimi pięknymi, i, ale zdarzało się, że je czytałam po polsku, też podobały mi wiersze niektórzy, no. No myślę, że zależy to przede wszystkim od grupy wiekowej. Pośród moich rówieśników nie jest to zbyt popularne, natomiast jeśli chodzi o mnie, ja wiersze lubię. Lubię przede wszystkim skamandrytów związanych tutaj z łodzią, chociażby Juliana Tuwima. No i są to takie wiersze pełne właśnie takich młodosnych, młodosnego ferworu, euforii. I takie wiersze lubię i takie wiersze chciałbym polecić moim, moim rówieśnikom i zachęcić ich właśnie do rozkoszowania się naszą polską poezją. Zaraz skomentujemy sądę. Nie wiem, czy usłyszałeś, zauważyłeś to młodosny ferwor, młody człowiek, cudowny neologizm, nie sądzisz i radość? No tak, ale trochę w tym jest i smutku. A tak, bo to młodosny nawiązuje, jakby słyszy się, żałosny. Młodosny, nie, żałosny. Młodosny ale... i radosny. Rado... Albo co? radosny. Ferwor. Młodosny ferwor. fervor dobra, niech, niech będzie, będzie ci, że... A co w ogóle myślisz o tej sądzie? Nie, ja w ogóle myślę o tej sądzie, że w ogóle nie należy ludzi pytać o to, czy czytają poezję. Bo się pyta tak samo, jakby chodzili. Chodził ktoś i pytał, czy pan się kiedyś zakochałeś? I wiesz, wtedy nie wiadomo, co powiedzieć. Otóż jest pewien problem. Dzisiaj młodzi ludzie szybko przestają być młodzi. To Zgodnie. znaczy, młodzi w tym sensie, że coś głęboko przeżywają, że coś szukają, że ten świat im pasuje, nie pasuje, ale to jest. Ich własne czucie, nie, nie takie organizacyjne. Ludzie dzisiaj wciągają różnego rodzaju sytuacje organizacyjne, jakby korporacje, takie y, nawet przyjacielskie, nawet polityczne, no i w ogóle w korporacje. Czyli w jakim wieku przestają marzyć współcześni ludzie, Twoim zdaniem? Nie to, że przestają marzyć. Ale ja myślę, że ludzie. Pewnym wieku przestają się przyznawać, do tego, że marzą, że czasami popłaczą się, albo że przeżywają takie momenty, jak nagłe zakochanie, nagłe poczucie chwili szczęścia, bo to się nie daje jakoś w dzisiejszym języku wytłumaczyć, a poza tym Troszeczkę robi z nas takich odmieńców. Poezja jest sposobem, przez który ludzie mogą pokazać swoje uczucie, to co ich rusza. Jak chodzi o to, co załatwić, to piszą jakieś artykuły, memoriały albo skargi, albo tam coś w tym rodzaju. Natomiast poezja naprawdę jest intymną rzeczą. Poezja jest jak kiedyś się czyta wiersze, kiedy się zakochało. Ale co to jest zakochanie? To jest to, że poznałem kogoś, kto mnie jakby nagle. Odpowiada, mówi, jest podobny do mnie, bliski albo daleki, ale w każdym razie coś się ze mną niezwykłego dzieje. Ale czekaj, czekaj, to jedna opcja, ale na przykład wielkie cierpienia, traumy, jakieś rozerwanie, prawda, CV powoduje emocje skrajne. Druga no? samotność, trauma i tak dalej, to smutek jest. Egzystencjalne, takie od razu się przez poezję. Wychodzi. A poza tym jest i radość również, ale to musi być radość taka niezwykła. Otóż szedłem sobie gdzieś i nagle zobaczyłem, co się olśniło mnie piękno, nagle tego, potem to mija, ale to już w nas zostaje. Ja mówię po prostu tak: poezja jest moim zdaniem potrzebna. Jakie ja mam argument? To, że ludzie piszą masowo, czyli ten sposób wypowiedzi jest dla Komunikują nich. się, tak. Ze światem, ze co sobą samym. że na moje wieczory przychodzi zawsze o tym 250, jeżeli jest sam. Zjawisko, co się dzieje na co więcej, że autorski. piszą do mnie y, jakieś tam, pamiętają wiersze. Opowiem Jedną rzecz pochwalam się. Otóż miałem wiersz tutaj w Warszawie i w jakiejś kawiarni w centrum. To nie jest dobre miejsce dla poezji. Nie, nie, nie. Ale miałem. I nawet było dobrze. I siedział ze mną jeden z moich przyjaciół, ale nieco taki wzgryźliwy. Tam ktoś, jakaś dziewczyna. No, powiedzmy, młoda kobieta powiedziała, że lubi moją poezję. A on mówi, tak, jak pani lubi, to niech pani powie jakiekolwiek wiersz. A ona mówi, proszę bardzo. Okazało się, że ona jest na yy, niepełnosprawna, siedziała na takim yy, fotelu z kółkami, ale pięknym głosem, zresztą ładna dziewczyna. Pięknym głosem zacząłem mówić jeden, i mówi jeszcze powiedzieć, i mówi, a drugi, trzeci. I nagle ktoś wstał z sali, mówi, to ja powiem. Nie. I zaczęło się coś, co dla mnie było niezapomnianym momentem, że nagle zaczęło to chodzić, bo dla nich to było ważne. No, ale to może mi się zdarzyło raz, dwa razy, ale na ogół ludzie. Innych poetów potrzebują. Tutaj był ktoś, kto mówi, że złodzi, bo z Łodzi, bo Tuwima i, i Tuwima. Ten Tuwim jest poetą przylegającym do ludzi. Gałczyński był wymieniony. Gałczyński, który tak jakby nie mieścił się. Taka tej... muza zapodkasana trochę tak, prawda. Nie, ale w ogóle nie mieścił tej oficjalnej poezji, która miała poruszyć tłumy, zaganiać manifest... na manifestacje wtedy. Czyli jednak autentyczność autora jest tak, bardzo ważna, prawda? Wtedy... Majakowski był ważny w tych swoich najbardziej takich wiecowych wierszach, więc był ważny, a Gałczyński tak jakiś był zupełnie z boku. Jeden z najbardziej popularnych wierszy gałczyńskiego jest taki, yy, tam o tym, jak Powiedz on jak i mnie żona. Kochasz. Jakiś żona. Więc e, kocham cię w słońcu i przy blasku świecie. Nie, 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 nie. A, nie tam się. całe nasze bogactwo e, dzwoneczek z konwalią. tak, tak, o zielony chodzi, Konstanty, o srebrna Natalio. Cała napalio. nasza wieczerza dzbanuszek z Konwalią. Obok zbanuszka stoi e, tam Więc, krasna z kalabardą. Tak broda tam z, z musztardą widać mm -hmm. pod diagą, a myśmy przyjęli Fanty. Mm -hmm. I, że o, tak, o, tak, dokładnie. Tak. Nataliu, no wiesz, jak, jak, jak Gałczyński napisał, to, co wam tu napisałem, nie na moją próżną chwałę, lecz by zarobić zdziebełko na bułeczkę i masełko. I, <laughs> Także ja był. Ale ja wiesz co, czekaj, wróćmy do ciebie. Kochasz Gałczyńskiego. Nie, nie, Cieszę się. To uda, nie, to jest twój wieczór, twoje spotkanie. Nie czy nie chciał być z tym poetą. Takim namaszczonym, mm -hmm. dlaczego, dlaczego uciekał. Stygmat robi się z namaszczenia tak, w którymś momencie tym, i ma się dość. Poza tym namaszczony poeta. Słuchaj, to trzeba się przed tym bronić, bo co? Dlaczego ja pracuję? To by się udało właśnie. Zawsze, to by się udało. Ale bo ja pracuję, i ludzie. Nawet jeżeli wiedzą, że ja piszę, ci, z którymi ja pracuję w firmie, pracowałam w telewizji, w różnych innych miejscach, nawet byłem elektrykiem na stoczni, wtedy nazywała się Komuna Paryska, a ja w elektrowni przy stoczni. Ale rzecz polega na tym, że oni traktują mnie jako swojego, pracuję z nimi. Mój drogi, proszę, zrób mi nieoficjalnie wielką radość. Tomik kubek tajemny, strona 68, Wasza Królewska Mość, bądź uprzejmy otworzyć i y, przeczytać wiersz, który jest moim ukochanym. Być może o swojej poezji masz inne zdanie. Co? Wolałbyś 547 innych w tym momencie nie. przeczytać. Zaprawdę, czyli jednak podzielasz mój entuzjazm. Bardzo się cieszę. Nie, nie podzielam. <laughs> ja ten, kocham ten wiersz. Ty ten wiersz od lubisz. Ponad więc... 20 lat. Więc gdzieś ja ciebie zahaczyłem tak. i to jest. Myśmy to... się poznali z powodu tego wiersza. Miałam jest, odwagę podejść do ciebie. wiersz głęboko metafizyczny. Wiem. Ale ma tytuł. Była rozsądną zmarłą. Była rozsądną zmarłą. Nagle zawróciła z doliny poza życiem, by odstawić garnek, co się przypalał, już szedł na marne i tak drogi w zaświaty już nie dogoniła. Teraz błąka się w pasie między granicami, między czasem bez wieków oraz godzinami. Żyje tam, zatrześnięta pomiędzy drogami. Tych, co odeszli, pójdą. I tych, co są z nami. Ale garnek ocalał. To jest najważniejsze, bo przecież nie szło byle żelazo, lecz o ducha zapachu, co wypełniał zrazy i galaktykę kaszy od gwiazdy najmniejszej. Panie, kto nie rozumie, że warto zabrócić spoza życia, odstawić garnek rozpalony, duszę z sosów ratować, nie warto się kłócić z nim. Smak wieczności dla jego niego stracony. stracony. No. Erneście, słyszę Mickiewicza Dziady. Przyznaj się, jest kontekst taki tutaj. Nie będę się podlepiał pod to. Nie musisz, ja to jest inspiracja. Pod Mickiewicza nie daj za wysoko. Ja ale, tylko słyszę, kontekst, ja, ja, nie, nie podlepiasz się pod to. ale ja żyję. Jesteś zbyt oryginalne. Co? Napisano Mickiewicza od wielu i ktoś, nie wiem kto napisał, z historyków napisał. A, nie historyk, Miłosz. Napisał o no, Janie Pawle, że on wiedział, że poza światem, takim, który my widzimy, jest jeszcze świat duchów walczących ze sobą o, że tak powiem, nasze bycie. Ja mam poczucie tego, że pomiędzy nami w innych wymiarach. Przechodzą inni. Obiecaliśmy Państwu, że będzie spotkanie z wszechświatem poety i odbyło się. Ernest Bryl, nasz wspaniały gość, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję aleści. ja i, i nie bierzcie, bierzcie, tego to wszystko jako pewnego rodzaju metaforę. Masz prawo. Poezja, że ona mówi do, nas, do Was pewnego rodzaju baśnią. Wszystko Ci wolno. Dziękujemy raz jeszcze. Do zobaczenia.